3, 2, 2,1 pora na inspirację, inspirowanki. Witam was bardzo jesiennie, ponieważ mamy końcówkę września i zaczęła się jesień. Dziś tak naprawdę mamy pierwszy dzień jesieni. A ja chciałam Wam się pokazać, jak zaplanowałam swój październik. Kolory jesienne notesu, ponieważ jest to planer pełen czasu. Właśnie w takim jesiennym kolorze. To jest ta okładka wino i jest pełna sierści, ponieważ śpi na niej Chrupek. No ale przejdźmy do października. Październik mamy o tutaj. O tutaj. A tutaj w zasadzie mamy taką stronę zajawkową, na co w październiku czekam. To jest jeszcze na koniec, na koniec września, a tu już się nam zaczyna październik. No i tradycyjnie zaczyna się tym takim kalendarzem. Kalendarz, oczywiście, możecie pobrać w takiej wersji pionowej i w poziomej. Gdy zapiszecie się na newsletter, to tam otrzymujecie mm, dostęp do worka inspiracji, i tam są właśnie takie kalendarze, i mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo innych rzeczy. Ja sobie ten kalendarz przyklejam tak tylko tutaj boczkiem, żeby tutaj mieć jeszcze dodatkową stronę, <grym> naprawdę to dwie strony, na jakieś różne notatki i takie rzeczy, które mi przychodzą do głowy w trakcie miesiąca. A tu już rozpoczynamy październik stroną tytułową. Wiesz, że ja kiedyś nie lubiłam, no nie lubiłam w zasadzie, nie lubiłam i nie robiłam strony tytułowej, uważałam to za zbędne marnowanie miejsca, a teraz kocham strony tytułowe. W ogóle cały październik zaplanowany jest za pomocą zestawu naklejek w żółtych płomieniach liści, a tak naprawdę dwoma zestawami, ponieważ jest to zestaw taki Pierwotny, można by powiedzieć, i drugi, który ma taki podtytuł za mgłą, ponieważ jest, y, y, te kolory są takie troszeczkę wybledzone. Y, no i oba mi posłużyły do, y, do zaplanowania października. Y, a naklejki dostaniecie oczywiście w sklepie mojego Marcina, czyli w sklepie z naklejkami Bullet Dragon. No, czyli tu jest strona tytułowa. Tu jest, wiecie, ta karteczka taka indeksująca, żeby łatwo można było sobie. Rozpoznać, gdzie się te kolejne miesiące zaczynają. Troszeczkę odrobinkę tutaj zmieniłam układ, ponieważ priorytetów nie mam tym razem na stronie tytułowej, ale tutaj na górze nad zadaniami. Doszłam do wniosku w końcu, że to jest takie bardziej naturalne, chyba. Zatem na samej górze są priorytety, potem jest miejsce na zadania, a tutaj jeszcze są takie lista z punktorami, w razie czego na zadania dodatkowe. Na następnej stronie mamy statystyki. Taki skrócony kalendarz. Ten kalendarz jest uzupełniany. Tu jest akurat jedna naklejka od Ogarniętych, ponieważ jeszcze nie zrobiliśmy naklejki, naklejek tych takich związanych z lekarzem, lekami i terminami wizyt, ale, ale już też je mamy zaplanowane, więc to jest naklejka od Ogarniętych. A to są jeszcze dwie naklejki z tej serii świątecznej: takiej arkusz ze świętami i je sobie tutaj wpasowałam w ten kalendarz. Skrócony, no i rzeczy do zrobienia w przyszłym miesiącu. A do serii miesięcznych naklejek wróciły takie z cytatami. Ponieważ pytaliście się, dlaczego cytaty zniknęły, odpowiedź jest prosta: po prostu o nich zapomniałam. Ale wróciły, dobrze, że przypominacie. Przypominajcie. No dobra. I kolejne zmiany, ponieważ w październiku. To znaczy, tak, od wiosny miałam tendencję do takiego kumulowania i zmniejszania stron, i robiłam różne rzeczy razem, a teraz w październiku się rozwinęłam i po prostu z powrotem te strony rozdzieliłam. Są osobno, zaraz zobaczycie, na czym to polega. Tu mamy tą stronę Magic Moments, czyli najpiękniejsze chwile miesiąca. Rozwój, tutaj wpisuję sobie terminy różnych webinarów, kursów. Które oglądam, których się uczę, wyzwań i tak dalej. już mam kilka rzeczy zaplanowanych. Na razie tak ołówkiem wpisanych wstępnie. Czyli tutaj mamy te dwie strony. No i tutaj poszło wszystko już na strony osobne. Czyli tutaj mamy święta nietypowe. Tutaj tymi naklejeczkami zaznaczyłam te, na które mamy przygotowane na październik naklejki. Ich nazwy później sobie wpiszę. Tutaj osobno mam media, planowanie postów na bloga i filmów na YouTube'a. I to są dni, w których one się ukazują, czyli w poniedziałki, post blogowy, i w czwartki, film na YouTube'a. I tutaj też całkowicie rozdzieliłam, aby mieć więcej miejsca na, not na notatki. Osobno mamy planowanie inspirującej kawki jest to live, który się odbywa, odbywa na grupie dziewczyny nie tylko z Kotliny we wtorki o 10 i tutaj mam zaplanowane na razie terminy tematów jeszcze nie wpisałam a tutaj są bulet inspiracje to jest też live, ale on się odbywa w piątki o 10 już nie w grupie ale na stronie inspirowanka i tutaj też zaplanowane terminy live'u więc to jest już wszystko porozdzielane a było tak skumulowane na dwóch stronach Tutaj mam taką nową stronę, ponieważ zrobiłam sobie nowy tracker mm, czytania. Nie wiem, jak mi się sprawdzi, ponieważ czytam dużo książek. To są, to są właśnie te, które czytam, więc będę sobie zaznaczała, w którym dniu czytam którą książkę. A tutaj to samo dotyczy seriali. I strona, właśnie na której monitoruję przeczytane książki i obejrzane filmy, w całości wygląda to tak. Tutaj są strony z trackerami. Tu jest tracker nawyków. Zakreślaczem zaznaczyłam sobie weekendy. Tu jest tracker snu na cały miesiąc. Też zakreślaczem weekendy. Tutaj mam wklejony też kalendarz, ten właśnie, który sobie możecie pobrać, ale ten duży poziomy. A na tej stronie też ją wykorzystuję, i tu mam różne notatki i pomysły. W tym momencie znajduje się tutaj. Październikowe wyzwanie. I to są już ostatnie strony, takie ogólne miesiąca. Aha, te wszystkie trackery też oczywiście są jako naklejki w sklepie Bullet Dragon. To jest już ostatnia strona miesiąca, i po raz pierwszy zrobiłam tak, że tydzień się kończy tak dziwnie w połowie. O, tutaj mamy wrzesień. Tutaj mamy październik i we wrześniu jeszcze ta, ta tygodniówka październikowa jest tak rozpisana ołówkiem. Zrobiłam sobie tak, że na koniec września zaplanowałam te trzy dni czyli poniedziałek, wtorek i środę. Tu w październiku nie robiłam już tygodniówki, ponieważ tygodniówka jest tak jak pokazywałam tam. Więc tutaj mam pozostałe dni tygodnia czyli czwartek, piątek, sobotę i niedzielę. Oczywiście tradycyjnie dniówka na jednej stronie plus oś godzinowa. I pierwsza tygodniówka taka. Aha, tutaj oczywiście jest miejsce na notatki i wspomnienia. I pierwsza godzi... Boże, godzinówka. Tygodniówka taka, wiecie, tradycyjna znajduje się dopiero tutaj. I to jest właśnie pierwsza pierwsza tygodniówka. No i tutaj już reszta. Reszta rzeczy, ponieważ to wszystko dalej będzie na bieżąco uzupełniane. No, nauczyłam się, że tak powiem, nie uzupełniać za bardzo do przodu. Robię to na tydzień, najdalej dwa. Teraz kiedyś robiłam na cały miesiąc, ale na przykład potem się mi coś nudziło. Chciałam wypróbować coś innego. Z... Dostałam weny, zobaczyłam jakąś inspirację. No i no i byłam rozczarowana, bo musiałam czekać do miesiąca następnego, a potem już mi się czasami, wiecie, też nudziło. A to są naklejki w ogóle z akrona, te takie dodatkowe jeszcze. No i wracając, nudziło mi się to, dlatego teraz wolę planować tak, żeby mieć przestrzeń na to, co mi wpadnie do głowy. A czasami zrobimy też jakieś dodatkowe arkusze naklejek, które mi się spodobają, chcą je wykorzystać, no i wtedy nie mam gdzie, a wiem, że w październiku będę wykorzystywała m.in. dyniową jesień pod koniec na Halloween, więc więc no, tak wygląda mój yy, mój mój miesiąc. Jest bardzo jesienny, bardzo lubię te jesienne kolory, zresztą jak widać dekoracje też zrobiłam już odpowiednio. Także do zobaczenia, do usłyszenia i cieszcie się jesienią!